Nad głowami widzów 20 ton betonu wiszący na 6 sznurkach, ponad 200 milionów złotych wydane. Zapraszam do wysłuchania kilku ciekawych informacji na temat Centrum Kulturalno-Kongresowego Jordanki w Toruniu. Będzie nie tylko o akustyce. Końcem 2015 roku oddano do użytku Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki w Toruniu, a ja miałem przyjemność uczestniczyć w koncercie i zwiedzaniu tego obiektu, z czym chcę się z Wami podzielić. Obiekt wybudowano za 225 milionów złotych przy udziale Unii Europejskiej w wysokości 55 milionów. Jest to prawdopodobnie ostatnia tak duża inwestycja na jakiś czas w Polsce, ponieważ w kolejnym horyzoncie nie przewiduje się tak dużych dofinansowań na budowę nowych obiektów. CKK Jordanki to obiekt wielofunkcyjny, posiadający salę dużą, małą i salę prób. Cały budynek, w środku jak i na zewnątrz, ma specyficznie wykończone ściany. Nazywa się to picado, jest to zatopiona cegła w betonie. Wykonawstwo tego było upiorne. Najpierw na papierze układało się cegły, zalewało betonem, zbrojono i ponownie zalewano betonem. Następnie element odwracano, opalano papier i skuwano warstwą wierzchnią do uzyskania odpowiedniego efektu. Poszczególne elementy następnie były montowane do ścian, a łączenia wykonywane były w tej samej technologii już w budynku. Prawda, że brzmi jak jakaś masakra? Dodatkowo wszystkie rozpraszacze były mierzone w Laboratorium Akustyki Technicznej AGH. To samo wykończenie ścian znajduje się we foyer. Zabiera ono tam 60% kubatury pierwotnej i waży bagatela 200 ton. Sala duża jest bardzo nietypowo skonstruowana, ponieważ nie posiada stałej widowni. Fotele, jak i konstrukcja widowni to polska myśl techniczna, opracowana i wyprodukowana przez grupę Nowy Styl, trzeciego producenta mebli biurowych w Europie. Wiecie, Polska w ruinie. Muszę przyznać, że gdybym nie wiedział, że jest to mobilna widownia, to bym się nie domyślił. Nic nie zgrzyta i jest niesamowicie stabilne, biorąc pod uwagę, jak wysoko znajdują się najdalsze rzędy. Zobaczymy, jak będzie za kilka lat. Mobilna widownia może być zdemontowana przez 3 osoby w ciągu 8 godzin. Dzięki mobilnej widowni można różnie kształtować tę przestrzeń. Od płaskiej powierzchni na koncerty rozrywkowe, poprzez ustawienie amfiteatralne, po ustawienia typu arena, czyli z widownią w środku. W sumie 8 różnych ustawień. W widocznym tutaj ustawieniu pomieszczenie może przyjąć 882 widzów. Nawet z fotelami producent się wykazał. Wstając z siedzeń, fotel składa się cicho, bez charakterystycznego uderzenia, znanego z kin czy z sal konferencyjnych. Podobne fotele znajdują się w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Wyzwaniem była także kwestia ogrzewania sali z mobilną widownią. Zostało to rozwiązane poprzez wtłaczanie za picado strumieni powietrza, które odbijają się od podłogi i tworzą pod widownią poduszkę powietrzną o odpowiedniej temperaturze. Teraz cała sztuka w nauce zależności pomiędzy parametrami zadanymi a osiągniętymi przy uwzględnieniu inercji całego układu. Ale widownia to nie jedyna ciekawa rzecz w tym pomieszczeniu. Nad głowami widzów znajduje się 5 betonowych elementów. Najcięższy z nich waży 20 ton, a wisi na 6 linach. Spokojnie utrzyma go 5, a nadmiar jest korzystny przy konserwacji, ponieważ nie trzeba zjeżdżać elementem na dół i budować specjalnej konstrukcji wsporczej. Elementy te mają za zadanie kształtować akustykę pomieszczenia poprzez zmianę czasu pogłosu oraz opóźnienia pierwszego odbicia. Elementy te musiały być oczkiem w głowie architekta, ponieważ podobno zmieniał on kolor betonu 8 razy. Podczas nagrywania tego materiału te były w swoim górnym położeniu. Z techniki dużej sali krótko. 44 sztankiety, to te elementy, na których coś się wiesza, 360 punktów świetlnych, 600 metrów kwadratowych sceny, brak kieszeni bocznych, jest tylko tylna, a za nią zapadnie o nośności 8 ton, 5 zapadni poruszających się 3,5 metra w górę i 5,5 metra w dół, okno sceniczne, czyli otwór, przez który patrzymy na scenę, ma 15 metrów szerokości i 7 wysokości, a samo pudło sceniczne ma wysokość 40 metrów, mierząc od dolnego położenia zapadni. Czyli artyści mają nad głową 5 razy większą wysokość niż wysokość okna scenicznego. Kubaturę sceny można zmniejszyć, stosując specjalną muszlę koncertową, która także jest na wyposażeniu. Po więcej szczegółów odsyłam do prasy branżowej internetu. Wspomnę tylko, że były pomysły, aby salę wyposażyć w scenę obrotową i organy, ale chyba jeszcze tylko frytek by brakowało do pełnego zestawu. Oczywiście te pomysły zostały porzucone ze względów finansowych. Z pierwszych zapadni sceny można zrobić fosę orkiestrową lub umieścić tam dodatkowe rzędy widowni, jak zostało to zrobione podczas prezentowanego wydarzenia. Na jednej z tych zapadni transportuje się mobilną widownię do magazynu znajdującego się pod salą. Z lewej realizatorskiej, czyli patrząc z widowni na scenę, znajduje się podwójna ściana mobilna, która oddziela salę dużą od sali małej. Ściana działowa posiada z jednej strony rozpraszacz bazujący na sekwencji ciągu pseudolosowego MLS, a przynajmniej tak wyglądało, a z drugiej strony ten sam rozpraszacz jest otworowany, zwiększając jego chłonność akustyczną, dzięki czemu mam dodatkową możliwość regulowania akustyki. W zależności od potrzeby obie sale mogą być połączone w celu realizacji jednego przedsięwzięcia. Pozostałe pomieszczenia w budynku także są imponujące. Sala prób, do której nie udało nam się wejść, o powierzchni 250 m2 i wysokości 8 m, ma krótki czas pogłosu, który można zwiększyć i także tam zrobić jakąś imprezę.
60% obiektu znajduje się pod ziemią, a architekt uparł się, że dach będzie piątą lewacją budynku, przez co musiała być ładna i nie ma tam żadnych elementów, przez co w piwnicach znajduje się maszynownia o powierzchni 1200 m2. Obiekt zatrudnia 4 akustyków i 2 oświetleniowców. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu, to jestem z Was dumny i chciałbym zaproponować polubienie tego nagrania, subskrypcję kanału i śledzenie nas na Facebooku. W przypadku pytań piszcie śmiało pod podany adres e-mail na Facebooku czy w komentarzach poniżej. Dziękuję za wizytę i do usłyszenia. Marcin Zastawnik.